nazywam się Zuzanna Borys i pracowałam w spółdzielni włókienniczej od 1977 roku do 90 albo 91. Zaczęłam karierę, byłam fakturzystką, czyli fakturowałam wyroby, które myśmy sprzedawali odbiorcom i byłam kasjerką. I w niedługim czasie przeszłam do zaopatrzenia, byłam kierownikiem zaopatrzenia zbytu i transportu. W praktyce to wyglądało, że miałam maszynę albo ręcznie. Tak, niestety to były nawet samokopiujące druki już wtedy, czy egzemplarza, czy dwóch chyba. Ale kopiowanie to było takie atramentowe, to nie było takie jak w tym momencie. Wiem, że to się jakoś tak kopiowało, potem był faks, potem był dalekopis, to ja już w banku jak pracowałam. 7.30 do 15.30. No przede wszystkim ja zajmowałam się zaopatrzeniem. Wszystkie surowce. Nawet wodę dla zakładu powrotniczego. Ale woda do picia. Do picia, tak, bo no było gorąco i się należała woda, ja już też nie pamiętam. A w zimnie zupki zamówiana była i kierowca jeździł i przywoził. Kierownik zakładu robił zapotrzebowanie na surowce i pani od zakładu chałupniczych też robiła zapotrzebowanie na surowce. I na tej podstawie ja robiłam zamówienia. Gro rzeczy było z przydziału, to nie było tak, że no tam człowiek zadzwonił i bardzo chętnie już dawali. Część rzeczy było z przydziału. Trzeba było właśnie śledzić ten przydział i złożyć zamówienie, mimo że był przydział, więc ja papierowo wysyłałam zamówienie do zakładu i mi tam przydzielali. Tak, proszę pana. Dla powróżnictwa to był tak, sznurek z lnu, potem były... I do produkcji polskiej? Tak, wszystko było produkcji polskiej. Potem była przędza. Najwięcej sznurka z lnu braliśmy z zakładu przemysłu lniarskiego Stradą w Częstochowie. Braliśmy też zakłady przemysłu lniarskiego w Malborku. W Końskowoli. Nie wiem, do czego ten sznurek, już nie pamiętam, do czego ten. Potem szukałam jeszcze jednego takiego dostawcy Pakości. To jest koło Inowrocławia, też zakłady przemysłu lniarskiego. Żyłkę i poliamid braliśmy z zakładu włókien chemicznych Stilon Gorzowie Wielkopolskiego. Polipropylen braliśmy z zakładu przemysłu chemicznego w Bielsku-Białej. Wiskozową przędzę braliśmy z zakładu przemysłu chemicznego w Tomaszowie Mazowieckim. Też. Więc te wszystkie zamówienia w tym czasie to pani się tym zajmowała? Tak, ja się tym. Za moich czasów to był pan Zbigniew Wonarowicz. Był zastępca prezesa, tak zwany prezes techniczny. No to było kilku, jak ja pracowałam. Był pan Julian Wytrychowski, potem był pan Wojciech Marcinko, potem był Edward Dyrta, a jak kończyłam pracę, to był pan Zbigniew Stań. Nie, to byli zastępcy prezesa do spraw technicznych. I był jeszcze członek zarządu, bo zarząd się składał z trzech osób. I był pan Mieczysław Zagrobelny. Wtedy, jak ja pracowałam, to był jeszcze pan Mieczysław. I potem byli tak, no ja byłam kierownikiem zaopatrzenia, zbytu i transportu. Dwóch kierowców było, nie? Potem był kierownik zakładu powróżniczego i była pani Helena Lorenz, była kierownikiem chałupnictwa. Tam były komórki, no było stanowisko do spraw BHP, no i było jeszcze no, administracja, czyli ekonomista i taka sekretarka. No później panowie produkowali, chałupnicy szyli i trzeba było to sprzedać. No, z koleżankami, czyli jedna się tam transportem, fakturowaniem zajmowała, i druga... Było zamawiane wszystko w Poznaniu, na targach. Tak, no tak, i potem z tymi wyrobami, to raczej z tymi torbami jeździliśmy na targi poznańskie. Chociaż też tam były sznurki bieliźniane, jeździłam na targi w Poznaniu, jechałam
ja z jeszcze z jedną osobą i byli dwaj prezesi. Mieliśmy tak cały asortyment, były takie boksy, tam się stanowiska, no i siedziało się tam od 7 do 19, nie? Czym państwo tam dojeżdżali? Pociągiem. Pociągiem. A mieliśmy, była taka centrala zaopatrzenia i zbytu w Przemyślu, oni wieźli i oni jechali samochodem i nasze towary były nam dowożone na to stanowisko samochodem. Jechaliśmy pociągiem. Kilka dni było. Nie pamiętam, ile to było. Trzy, cztery czy pięć dni. Już nie pamiętam, nie? Bo to tak co kwartał na giełdy, żeby zamówić też. Wie pan, na ten okres to była bardzo ciekawa praca. Nie tylko siedzieć przy biurku i nie, nie, ja nie siedziałam. Ja, proszę pana, Łódź, Poznań to znałam bardzo. Raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie w Łodzi byłam, tak. I w Poznaniu to byłam na czterech giełdach co roku i na dwóch targach. Byłam też na międzynarodowych targach raz. Ale to były pewnie lata już 80. czy 70. Od początku, proszę pana. Od początku, jak przyszłam do pracy, jeździło się na targi. Podpisywała pani umowy? Tak, bardzo dużo umów się podpisywało. I to pewnie, bo to wszystko było państwowe, to praktycznie to wszystko jakieś... było państwowe, proszę pana. Bardzo dużym odbiorcą naszych toreb, kosmetyczek, bo to robiły chałupniczki, był ruch. RSW, prasa, książka, ruch. To takie były, wie pan, to był nasz strategiczny odbiorca. Oni nam zatwierdzali ceny. To chcę się pochwalić, że pojechaliśmy z prezesem raz do Warszawy zatwierdzić ceny do ruchu i w końcu idziemy i on mówi tak: to najlepiej, jak ty pójdziesz, załatwisz, bo te panie cię bardzo lubią. I poszłam i załatwiłam. Wiadomo, że to się wiązało z taką reklamą, to się robiło i sznurki, i torby na targi, nie? Było, wtedy jeszcze nie było problemów ekonomicznych. Z tego co wiem, to myśmy bardzo dobrze zarabiali. A jeżeli chodzi o Radymno, to u nas były dobre zarobki. Zakład powroźniczy, pracownicy bardzo dobrze zarabiali. Ale wystarczyło już pojechać nawet do Tomaszowa Mazowieckiego, proszę pana. To był taki biedny ten region, bardzo biedny. Tam te dziewczyny, jak powiedziałam prezesowi, ile zarabiają, mówisz, ja żartuję, ale zdarzyło. No prezes był zszokowany, że tutaj zawsze była Polska, nawet nie B, tylko D. Zupełnie inne zarobki, to były zarobki większe, jak o wiele większe zarobki pracowników zbytu, bo ja z nimi tak miałam kontakt, jak prezes miał, także to... Chałupniczek w takim najlepszym okresie to było około 300 nawet chyba, a powroźników to ja nie wiem, ile było tam, 30? 20 kilku. Wszystkich ogółem to było 300. Chałupniczek samych, panie Mieczysławie, było 300. Same chałupniczek. Tak, tam z różnych miejscowości były, nawet osoby z Rzeszowa, z Radymna, z Jarosławia, z Przemyśla, z okolicznych wsi. Wykonywało się w domu na swoim sprzęcie, chociaż spółdzielnia też partycypowała w tym, kupowaliśmy maszyny, to tam, gdzie się broń w Radomiu produkuje. Łucznik. Tam też jest maszyny do szycia, takie walizkowe maszyny. I one były wypożyczane, czy...? Nie, to wie pan, to był taki okres, że trudno było cokolwiek kupić w sklepie. Więc tutaj załatwiliśmy właśnie zakup tych maszyn. Przywieźliśmy i chałupniczki sobie wykupiły. Na ten okres to nie było aż takie drogie, nie? To były w miarę nowoczesne maszyny. Tak, to był stosunek pracy normalny. Potem bardzo dużo tych kobiet miało emeryturę czy rentę po 5 latach. Bardzo dużo, wie pan, to były kobiety no niewykształcone niejednokrotnie. Miejsc pracy tu nie było. Były to kobiety też już w takim wieku, że tam przepracowały 5 czy 10 lat i szły na rentę. Także... Do budżetu domowego na pewno to było bardzo... Bardzo dużo, a potem... W domach szyto wszelkiego rodzaju torby. Zwykłe, takie do codziennego użytku, jakieś takie troszkę z tkaniny powlekanej, z tych tkanin stylonowych. To też były zakłady przemysłu jedwabniczego w Gorzowie, Silvana.
z Kalisza myśmy brali też zakłady przemysłu jedwabniczego Wistil i z Łodzi też zakłady przemysłu jedwabniczego Ortal. Wszędzie tam po magazynach, bo myśmy korzystali z resztek. I ważne było, żeby nie było tych kolorów białych, tylko kolorowe, nie? To nieraz no tonami myśmy te resztki tam z tymi paniami ze zbytu przerzucały. A nie było to skomplikowane wydawanie tego, tych materiałów tym osobom, co w domu robiły? Były w kilogramy. W kilogramy? Tak, i potem jak szyły torby, to się w kilogramach i resztki zdawały. A potem była krojownia. Potem już, na początku jak przyszłam do pracy, to sobie tam wykrawywały same. A potem już była taka centralna krojownia, nie? To czyli one dostały szablony już gotowe. I tutaj dział chałupniczy, czyli ponad no, około 300 osób w tym takim szczytowym najlepszym okresie. Najlepszym okresie. Najlepszym tak, okresie. A potem, no niestety, jak była ta transformacja, to w pierwszej kolejności chałupnicy też. Jak ja przyszłam do pracy, proszę pana, to już nie było zakładu. Wcześniej był zakład metalowy, zakład stolarski, zakłady fryzjerskie. Ale to były porozrzucane w okolicy? Te zakłady, które mówię, to były w Radymnie, a fryzjerskie to nawet w tej książce wyczytałam, że był w Łowcach, bo był fryzjer męski, damski, a stolarnia była na Złotej Górze. A zakład metalowy, to dosyć duży zakład był. Był tam, gdzie jest teraz ten budynek gazownictwa stoi. I takim odbiorcą powroźniczych, największym to chyba był Siarkopol w Tarnobrzegu. Raz w tygodniu jechał samochód i wiózł te liny. Potem wyrobiliśmy takie liny holownicze. To polmozbyty brały. I potem, a one były z czego robione? Czy z polipropylenu. Z polipropylenu. Ten surowiec z Bielska Białej. Potem robiliśmy różnego rodzaju odżyłki, sznurki bliźniane. Takie te krowiaki, to takie, nie wiem, to chyba do GS-ów się sprzedawało i ten. Jakieś postronki były, no dużo rodzajów tych sznurków. No. Tak, były kosmetyczki. Te zamki do kosmetyczek to braliśmy z Białegostoku. Kosmetyczka numer 1 z kaniny powlekanej na zamek biglowy. No ten zamek biglowy to się tak zamykał. Czyli to tak czaskało, tak? Czaskało, tak. Tak. Kosmetyczka numer 1 to była największa, potem była średnia i mała, jeszcze chyba numer 3. Bo tak, z tego co pamiętam, to takie zamki. Wie pani co, do niedawna jeszcze pamiętałam numery telefonów do tych zakładów. To była moja codzienność. Ja przychodziłam rano i na korbę był telefon, trzeba było dzwonić na pocztę i zamawiało się te rozmowy. Nie tak jak teraz. Rano przychodziłam, pierwsza moja czynność to była zamawianie rozmów. Trudno mi to tak ocenić. Ja byłam młoda przede wszystkim. Inaczej to człowiek, jak jest młody, odbiera wszystko. Ja bardzo dobrze wspominam. Bardzo dobrze mam kontakty z koleżankami. Także to dobrze wspominam. Tak jak mówię, prezes był wymagający, ale był w miarę sprawiedliwy. Nie było takiego czegoś, takiej konkurencji, takiego wyścigu szczurów, wie pan. Zupełnie inne były wtedy relacje międzyludzkie. I też było tak, że no wiadomo, że czasem tam różnie było, ale były też inne czasy. Nie tu pracuję. W zaopatrzeniu była bardzo ciężka praca, proszę pana. Kiedyś trzeba było kupić mi lak. To nie teraz, że ja sobie wejdę w internet, piszę lak i już mam. I któraś była tak miła, zadzwoniła gdzieś tam i powiedziała mi z jakiego miasta. To ja wzięłam sobie książkę telefoniczną i przewertowałam wszystko, kto może produkować lak. Pan Mieczysław Zagrobelny, wieloletni członek zarządu spółdzielni. Pan Mieczysław Zagrobelny 21 maja 1975 roku został wybrany na członka zarządu, zastępując pana Kokockiego. Tak. Jako pracę. No, można powiedzieć, że 5 lat byłem uczniem powróżniczym. Głównym majstrem był Czternastek. Józef Czternastek. Tak, a ja byłem jego uczniem. O, to jest poliamid. O.
Jest metka? Jest. Jest. Ale poliamid. Rok produkcji 90 rok, 15 metrów bieżących. Kłowrotek. Kłowrotek. Tak. To się z tego robiło. Chyba pan nie zapomniał tego, jak to się robi. To już jest we krwi. Przecież mieliśmy jako goleon na brzegu Liny i tam robiliśmy, też sama robiłam. Tak, 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 tak. Wieliczki pan. To jest tu krowia. Jest To się robiło bardzo dużo, tych krowiaków. Z lnu. To jest len, to się z końskowoli, włókno lniane, z końskowoli sprowadzało. A. Tak. A to się, tamten poliamid się sprowadzało z Gorzowa. To najwięcej brały rzeźnie, do przywózki bydla. A to jest z czego to jest? Bo to jest to samo. To jest też len. To jest len, tak? Wypracowany już. Tak, to służyło do produkcji. To, tak, ten szperlik, to się nazywa szperlik. To jest żyłka. Ale podobny do tego. Tak, ale z żyłki. Tu jest, to jest ciekawe. Produkcja chałupnicza. To jest ze sznurka. I to jest takie sznurek, jak to jest wykonywane. Liniano konopny. Tak. Tak, z takiego sznurka te krowiaki są wykonywane. I to było to wykorzystywane i się robiło z tego, tak? Tak. Ale to było chałupniczo. Czy też chyba len, tak? Len? To jest ten poliamid, nie silikon. Poliamid albo wiskoza. Trzech sznurków. Sizal. Tak, to było na zamówienie. To są strąki krótkie, tak zwane. Aha. Półtora metrowe. Robiło się 3-metrowe. To już takie, żeby tam na przykład na łąkę bydło wybić. To potężny jest, to jest mocny już pewnie. A to bardzo mocne, bo tu jest... Tak. W ten sposób zakładało się do ciągła, czy do dokumenta, czy do poszorku i... A bo to postronek, czyli to tak postronek, jak wozem... A, czyli to... I to było po tym, o... Tak, to konie jak to były zarzygonnej. Do wozu. O, pan pokazuje jak to... No. A tak postronki też robiły faktycznie. O, tu... Mi się przypominają różne rzeczy. I tu... Był luzar, luzarem się to, bytko to jest leżało na strychu, to jest wyschnięte. I już jest, konik pracuje. A to się tam za orczyk zakładało. Na orczyk po prostu, o to tu się zakładało. A, w ten sposób. Taka pętla się dociągało do orczyka, bo ten orczyk miał takie wgłębienie. Był orczyk miał takie wgłębienie i to w ten sposób wgłębienie się wkładało. O, zaciskało i koń sobie w tym chodził. I ciągnął pług, czy brony, czy co tam trzeba. Po tylu latach wytrzymałby jeszcze? Wytrzymał. Tak? Bo to 30 lat chyba minęło. No a po to 90 rok. Ale on jest jak był na strychu, to on jest wysuszony. Wysuszony. Tam się nic nie działo, tam nie było wilgoci, nie. To minęło 25 lat, jak leżył u mnie na strychu. To było, minęło, ale my próbujemy coś jeszcze pozytywnego z tego osiągnąć, a pana spotkaliśmy panią, to jest bardzo duży pozytyw i cieszymy się, że mogliśmy tutaj porozmawiać i że takie rzeczy widzimy, dotykamy, bo to nie jest tak prosto znaleźć. Też tu jest chyba wpisane w tej książce, wydaje mi się, tak mi się wydaje, to jest, nazwisko jest. Kutylak pracował, jego brat, tam współdzielni, tak, a on był, to zakład metalowy gdzieś był na, nie wiem, na górce i on w tym zakładzie metalowym pracował jako tokarz, a on mieszkał na tej ulicy Jabłużnica. Taka wąska uliczka, co tam jest. Na rogu pierwszy, tam teraz jest taka cukiernia, Grabski mieszkał, potem dali... Józek Sławicki był kierownikiem zakładów metalowych. To rzeźnie brały gospodarze też dla bydla. Szperlik, do robienia lin. Do robienia lin, ale to i grube, i cienkie liny, do wszystkich lin? Tak jest, ale grube takie już lin, to był jeszcze grubszy. Ten szperlik, tak? Tak. To jest z jakiego materiału? Lnianego. O, a tu mam jeszcze szperlik. Ale to było do czego? Do tego robienia. Do takich, czyli sznur bielizniany na przykład, tak? To ile to może być lat? Tyle, co ja pracy tam miałem. Tak. Czyli na przykład tym był sznur bielizniany wyrabiany, tak? To jest materiał? Poliamid. I poliamid był sprowadzany skąd? Gorzowa Wielkopolskiego. Tak. Szpagat lniano-konopny. Tak. Długość jest... 15 metrów. Tak, no to... Co z tego robiono? Z tego do pakowania... To jest wyrób. To już jest pakunki jakieś do przykładu. Tak, to robili chałupnicy. Zbijali na takie motowidło. Tak. To się nazywało motowidło, tak? Tak.
To jest krowiak tak zwany. A, czyli to dla hodowców krów. Koni tak. Pewnie. To jest sznur, można powiedzieć, o gospodarce. Uniwersalny sznur tak. Na wieś. Tak, to jest len. To wszystko... To jest len. Tak, wszystko nie znam, ale na pewno tylko sprowadzaliśmy z zakładów przemysłu winiarskiego. Kilka. W Częstochowie, Stradom, w Malborku. Potem w Pakości znalazłam. Potem Końska Wola coś robiła, to jest koło Lublina. To jest żyłka. To jest żyłka. To jest sznur bieliźniany z żyłka. To była żyłka, to były takie żyłki, cieniutkie te żyłka i to było zwijane. Tak jak żyłka wędkarska. A, tak jak żyłka tak, wędkarska, było, tylko tam się odpowiednio... Rozciągane to i trzeba było mniej więcej na grubość. Zaraz tu znajdziemy, o to jest przypalone. Tu jest tak? Trzy zwoje. Trzy zwoje. Trzy zwoje. A, żyły. Tylko to jest twarde wszystko, także to musiało być posteronek. Posteronek. Len. Polipropylen. Polipropylen. To jest sizal. A sizal gdzie był kupowany? A wie pan tego już? Tak, ale to, ja nie wiem czy to w Bielsku-Białej nie robili sizalowe, bo tam robili te sznurki do snopowiązałek sizalowe były. I to jest Bielska-Białej. I to jest chyba z Bielska-Białej. Bielska-Białej to sprowadzane. Tak. Tak. Bo ja nawet byłem tam w Bielsku-Białej, bo chcieliśmy kupić te maszyny do przędzenia linek, ale że tego, oni tam mieli, wyrabiali, ale że tego. Jeden stał przy maszynie, a drugi biegał. I no, pilnował tych szpul, żeby ze stojaka, gdzie było wyłożone, żeby to się równo kręciło. I to, bo to na przykład jak się zaczepiło o to o jednej maszynie, musiało się ciągnąć do drugiego tego. Otwieraliście drzwi. Cała hala, drzwi, tu jak biura. Roztwierało się jedne i drugie. I do ulicy. Brama przez ulicę aż pod sam blok. 110 metrów. I to była na okręty, tak? Na okręty. Do sumowania okrętu. I gdzie one szły? To Gdańsk sobie zamawiał. I to były jakieś takie ekstra... Cztery zwoje liniane. Ile osób pracowało przy produkcji takiej liny? Takiej liny? Cztery osoby, bo jedna musiała pilnować szperlika, tam przychodził szperlik duży, taki duży specjalny, z takim dużym hakiem, żeby to nie wysmykło się, bo to jest ciężar, no tak. to parę kilo to wszystko ważyło. Ja prowadziłem klubkę i pomocnik z boku, także podnosił, ja sam nie dałem rady podnieść, bo to było cztery zwoje. Ja szedłem z lewej strony i podnosiłem, a drugi z prawej strony, tak, bo to był stojak, o tak o. I tu były te zwoje pozakładane, cztery zwoje, tak, o, w ten sposób. Tu był jeden, drugi, trzy. Klubka była, to było takie coś drewniane. To była specjalna maszyna. Musiał stać tam przy maszynie cały czas. Nie bardzo tak było, to musiał zatrzymać, żeby to podnieść i szło się z tą klubką dalej do następnego stojaka i do następnego stojaka. Od początku, jak pan zaczął pracować, wszystko liny były nakręcane mechanicznie już, tak? Wszystko było mechanicznie. Wszystko było mechanicznie. Już maszyny były, ale i ręczne maszyny też były. Ale tymi ręcznymi co robiono? Posterunki się spuszczało. Dobrze, a ile to trwało taka produkcja takiej liny? Do półtora godziny mogło to trwać. Do półtorej godziny? A, tak. Czterech pracowało przy tym jednym. Ja miałem wspólnika do siebie i albo nieraz miałem dwóch, albo trzech. W zależności jak ten. A ja się uczyłem roboty obok Staszka Ulszyńskiego, ale tu no, był 14, ale to była rodzina do Ulszańskich. Pani właśnie wskazała. Pani Barbara Mil, pani była ekonomistką, pani Janina Podgórska była no, w sekretariacie. Pan Mieczysław Zagrobelny był członkiem zarządu. Pan Stanisław Lewandowski był pierwszym sekretarzem. Pan Zbigniew Łonarowicz był prezesem zarządu. Pan Edward Wróbel był przewodniczącym rady nadzorczej. Pan Zdzisław Międlar był członkiem rady nadzorczej. Pani Julia Kasprzak była główną księgową i członkiem Rady Nadzorczej. Tu jestem ja, członkiem Rady Nadzorczej. Zuzanna Borys. Tu jest pani Stefania Pych, była członkiem Rady Nadzorczej. I pani Krzysztofa Medak, też była członkiem Rady. Może określi, nie wiem jak to trzymać, co wy w tym momencie robicie? Posterunki.
Chyba tak. Czyli pan tutaj stoi po prawej stronie, tak? Tak, ja przy tym maszynie, a tu jest ta klubka i to potem idzie, tak? Dobrze, ja widzę. Tu jest ręka. Aha. A tam jest tak zwany płatek w wodzie namaczanej, wilgotny. Tu wróbel to półcinie, to już jest tego, a to szło dalej. No, tak, ja musiał robić tego tu. A tu jest właśnie te sznury, to jest chyba poliamidowe. To jest poliamid. To jest poliamid, w takich szpulach był, tak. I to jest pan Ryszard Jakubowski. To jest klubka, o, to, widzi pani? Klubka, to jest, to są cienkie, to są grubsze. I tu są takie te wgłębienia. I to, to, żeby ta talina była równo rozciągana, tak, to trzeba było tą klubką ciągnąć. A tu jest maszyna i tu się tak to kręciło, tak, panie tak, Mietku? Tak. To się tak zwane haki były, do grubych lin. O, tutaj są takie haki, tu się zahaczało i one się kręciły. To szperliki. Szperliki. Różne rodzaje, czyli od tych najmniejszych to się takie te... To ten, co ja dam. No. I tutaj tu są kowa. To są haki ręczne i kowa. To jest do robienia postrągów. Te postrągi, to rozumiem, że można było robić też chałupniczo w domu robione? Tak. Mhm. I to tak dostawali pracownicy te maszyny do domu, tak? I tam mogli wykonywać i tam mogli wykonywać. Ale później musieli je zdać do firmy, jeżeli kończyli już... Tu w spółdzielni tylko były, kola nie było, tylko haki były. Także nawet ja wypożyczałem te haki, a najwięcej Kazik Ambruziewicz. I tyle tutaj, tak? O. No, tylko też zaciąga. To jest wszystko twarde w ten sposób. Tak się wiązało, wie pan. Dwa sznurki, jak się łączyło i robiło się linkę. I jak to jak tam kręciło, to ono już się nie wzlazło, nie puściło. Tak. Bo czasem ktoś wiązał. To nie jest dobry sposób? Nie. Nie jest dobry sposób. O. Ja tak zawsze. Dobrze. Ale tam pan wcześniej. Pętlę zrobił. To pętlę, co pan zrobił, tamto, co pan robił, jak to się... pamięta pan tutaj? Jak się zakładało do tego. Do konia tam. Do puszorka, czy do dokumenta, czy coś. O, to było założone. I tu trzeba było... A, no właśnie, to był ten system. Czyli to każdy chłop we wsi to umiał, jeżeli to jak miał konia. Jak nie umiał, to tylko tak pozadziergał, jak umiał. Jak nie umiał, to jak... To nie miało żadnego wyglądu. O, tak to było. O. Tak. A, i tu kończymy tak samo. Tak samo. A. Nie chcesz tak, to będziesz tak. A psia koń ucieka. Bo to tak za suche teraz jest, wyschnięte bardzo. Już idzie. I co, i konik mógł już ciągnąć, tak? A, taki system. O, taki system. No tak, i on się trzymał. I ładnie wyglądało, tak? Tak, i to ładnie. Można było koniem do miasta przyjechać. Można było koniem do miasta przyjechać.
No proszę powiedzieć, ile lat pani pracowała w zakładzie pogróżniczym? 35. 35 lat. Zapytam, a pani ile ma lat? 86. Proszę pani, sprawozdania. Później byłam jeszcze, później miałam jeszcze, prowadziłam tą kasę, bo mi tam dłużyli jeszcze na ten, bo był mało. Bo wtedy prezesem był pan Młynarowicz? Później był Młynarowicz, a wcześniej był z Przemyśla. Młynarowicz jak przyszedł do spółdzielni, dopiero zrobił porządek. Bo wcześniej to starzy podróżnicy chodzili kiedy chcieli, wychodzili kiedy chcieli, na targ wychodzili gdzie indy. A jak Młynarowicz przyszedł, ustalił godzinę pracy, wtedy młodzi to inaczej przyjęli, bo to stary nie mieli więcej roboty, a młodzi to już tak chcieli mieć jakiś wolny później. To pan Młynarowicz to zrobił wszystko jak należy. Dla tych o siódmej, a dla nas na przykład była od ósmej, a później zmienił, bo do któreś dojeżdżała i pasował autobus wcześniej. Także od pół do ósmej do pół do czwartej. Różnie to było, ale tak ja później jeszcze miałam, na koniec już narzekali, bo spółdzielnie ludzi wzywali. Chałupnictwo się rozleciało i wtedy były problemy. No to już ci powróżnicy narzekali, że my siedzimy, nic nie robimy. A ja wtedy miałam dużo roboty. Bo jak ktoś odchodzili, to ja każdemu musiałam wypisać zarobki za cały okres jej pracy i przygotować, bo tak jakbym miał do renty. To miałam dużo roboty wtedy. No tak. Nie było zamówień, nie było polityk, bo tak naprzód chałupnictwo upadło, do tych zamówień, a u nas dzięki chałupnictwu to ludzie renty mieli, bardzo dużo ludzi renty. U 5 lat pracował, wziął rentę. Dużo było. No a później już... Bo tam pracowało dużo osób. Wtedy jak chałupnictwo było, to było dużo osób. No właśnie. W Kurznictwie to było 20 parę tylko, a tam było dużo. I tak naprzód chałupnictwo... Ten proporczyk bardziej, by tak, to powiedział, proporczyk. Na stulecie. Pani pracowała wtedy jeszcze, jak było to stulecie? Tak. Bo podobno minister przyjechał. Minister nie. Z zarządu byli. A z wojewódzkiego zarządu? Tak, z naszych tych. A to jakieś święto takie było? Poczęstunek był? To znaczy poczęstunek był wcześniej, a później oni dla władzy to mieli poczęstunek w Bieszczadach tam dla władzy. A pani pracowała jeszcze z kimś, rozumiem, tak? Tak. Ktoś pani pomagał jeszcze? Kto pani tam... To znaczy ja pracowałam ze mną przy biurku dosłownie. Jasia Podwórska pracowała, ona prowadziła administrację całą. No i w księgowości pracowały ich 3 osoby, księgowo osobno, także... Te zarobki nie były za duże, były. No, ale to coś tam się zarobiło. No. Do pracy. I pani jest. Pracowała w sumie 35 lat w jednym zakładzie pracy. Tak. Pracowałam rok pewnie tylko w Urzędzie Miasta. Rok wcześniej tylko i tyle. Tak, resztę cały czas tutaj. No to 57 rok, mniej więcej rok, w którym mogła pani rozpocząć pracę. Tak. No to 92, czyli to już te przemiany były, jak już był kryzys. Wtedy pani tak jakby wygląda na to, że już pani poszła na emeryturę. Czyli szycie toreb, to było takie bardzo popularne. Toreb, tak, torebek. Tak, było dużo, tak, no, było, dużo było tej roboty. Dużo. I dużo ludzi pracowało, dużo. Bo tak, bo pani zamówieniami się nie zajmowała, pani tylko to rozliczeniami. Tak. I wtedy to, no musiało przynosić zysk na pewno. Tak, to było, wszystko jeszcze było jak należy, szło całkiem dobrze. Czyli wszystko trzeba było ręcznie liczyć i kalkulator. No później już była maszynka elektryczna, taka już. Do liczenia była, tak? Coś troszkę było. A z początku był tylko ręczny, bo wtedy było. I kto jeszcze tam był w tym pomieszczeniu? W tym pomieszczeniu tylko my obie. I to był ten dział ekonomiczny, tylko dwie osoby, czy ktoś jeszcze? Znaczy ja byłam w ekonomicznym, a ona była w administracji. Ja pocztę przyjmowała, wysyłała i takie. A prezes był za drzwiami. A prezes następny miał pokój. No z drugiej strony była księgowa i jeszcze kawałeczek, gdzie jeden pokoju były dziewczyny z księgowości. To były ich 3. A czyli pani postrzega prezesa dobrze? Jak on przyszedł, to jednak zrobił porządek w tej sprawie. Porządek. Zrobił porządek. Tu z jednej strony stałem, tu wszystkich widział, ktoś tam gdzie jeszcze wyruszył za czymś. Pan Młynarowicz mieszkał w Radymnie? Tak. A czy był w zakładzie samochód służbowy? Znaczy później był, my później mieli samochód taki na wywożenie tych towarów. Młynarowicz miał swój samochód prywatny. Ale długo miał stary samochód, wcale nie miał dużego, lepszego. Pani rozliczała też pensję pewnie, tak? Też. Czy na przykład prezes zarabiał, pani nie będzie pamiętać, ale tak w przybliżeniu, czy na przykład 2-3 razy więcej niż... Oj, tak gdzie? Nie, to nie te czasy. Nie? Nie, tak gdzie? Ja myślałem, trochę więcej, ale nie tyle. Nie 3-4 razy. Nie, tak gdzie? Nie było rady.
Za czasów, kiedy istniała spółdzielnia łukiernicza w Radymie, moja mama pracowała tam akurat, szyła torby w domu, było to chałupnictwo. Byłam wtedy małą dziewczynką, oczywiście wszyscy w domu byli zaangażowani, pomagali przy takich pracach jak szycie tych siateczek. Zapamiętałam nazwę jednej siateczki, która była bardzo, bardzo taką sprytną siatką, nazywała się Jaga. Pozostałych nie pamiętam, więc dzisiaj pokażę też, jak ta torba wygląda, jak się ją szyło. Zapamiętałam też pewną torbę, której nazwy też nie znam, niestety, ale była wykonana z propylenu i była to torba ozdobna, nadająca się na zakupy, bo była wytrzymała, ale była taką inną torbą, taką bardziej dekorowaną torbą. I może zaczniemy od tej właśnie z propylenu, bo mam założone nici, więc żeby nie tracić czasu, to zaprezentuję, jak ta torba była wykonywana. Propylen jest to takie tworzywo plastikowe. W tej chwili mamy tylko worki, my możemy znaleźć takie worki z propylenu. Ja już wykroiłam tutaj podstawę torby. Ja ją teraz szybciutko poszywam. Trzeba sobie tutaj radzić. Panie w tych czasach nie miały maszyn bardzo takich unowocześnionych. Były to proste maszyny, przeważnie łuczniki, ale ewentualnie jeszcze stare singerki. U nas w domu był łucznik, ten, na którym w tej chwili szyję, jest to łucznik taki nowoczesny. Żeby wzmocnić ściek, więc trzeba było przeszywać tą torbę podwójnie, więc wszywaliśmy raz na prawej stronie. Za chwileczkę odwrócimy torbę i wykonamy ten sam szew. Raczej panie nie posiadały overlocków, więc żeby te szwy nam się nie pruły, nie strzępiły, to trzeba było właśnie troszeczkę pokombinować. I najwięcej śmieci to było właśnie przy szyciu takiej torby. Teraz wzmocnimy. Musimy wypchać rogi. Ja oczywiście robię to w zwolnionym tempie. Wtedy robiło się to taśmowo. Więc ileś sztuk wykrojonych, które dostawali pracownicy do domu, szły pod maszynę. I teraz wzmacniamy, przeszywając z drugiej strony. Uszytą torbę. Tutaj przygotowałam wcześniej sobie uszy, żeby nie tracić czasu, więc były to paseczki obszyte z dwóch, zszyte razem. Dwa sznureczki, dwa uszka zrobione. Teraz odwracam ją z powrotem, ale jeszcze zanim odwrócę, zrobię jakby dno torby, zaznaczę dno torby, czyli muszę przeszyć rogi. I mamy uszy. W tej chwili powstała już nam całkiem torba, tylko tyle, że nie jest ona wykończona i nie ma swoich dekoracji, o których wcześniej wspomniałam. Trudno powiedzieć, bo robiono to taśmowo, więc ileś sztuk, powiedzmy 100 sztuk było zszywane, jeden bok razy 100. Potem zszywany dół, potem robione rogi, potem były szyte osobno sznureczki, które tworzyły uszy. I na końcu się łączyło. Później było pakowanie, trzeba było torby poskładać odpowiednio, trzeba było je włożyć do woreczków, spakować do odpowiedniej torby i odnieść do firmy, gdzie z kolei przechodziły kontrole jakości. Były powołane odpowiednie osoby, które się do tego nadawały, które miały jakieś wykształcenie w tym kierunku. Zdarzało się tak, tak. Szły torby do poprawki, jeżeli było coś nie tak zrobione, to torby wracały do poprawki. No i wtedy automatycznie osoba dana traciła na tym, bo musiała podprawić zamiast szyć już nową partię, że od uszycia sztuki. Oprócz toreb szyto też kosmetyczki.
Kosmetyczki były z zapięciem takim metalowym, do tego używało się specjalnych zatrzasków. Zacisnąć metalowe zapięcie na tym materiale. Ale te kosmetyczki to tak najsłabiej pamiętam. Bardzo utkwiła mi w pamięci właśnie ta torba. Może dlatego, że to były frędzelki, że byłam dzieckiem, to jakoś tak... Tak jak mówiłam, do pracy przy szyciu tych torek była zaangażowana cała rodzina niemal. Przy tego typu torbach, jak już się udało za te torby, to było płacone troszeczkę więcej niż za normalne, zwykłe takie torby do szycia, bo tutaj trzeba było to odpowiednio wykonać. Dużo czasu schodziło na strzępienie. Ja pokażę tutaj Państwu wystrzępiony jeden pasek taki ozdobny. Ale były torby, które były całe pokrywane takimi specjalnymi tworzywami, z tymi frędzelkami. Tak. To znaczy one przychodziły gotowe, już wykrojone, tylko że trzeba było wszystko poszywać, ale trzeba było też postrzępić. Teraz odszywamy, żeby nam się tutaj trzymało. Później już tak próbowałam po jednym boczku przynajmniej zszyć. Tak się pomagało. Były też torby z uszami, które były kapsulowane. Uszy były plastikowe. Używało się specjalnych kabzli, specjalne młoteczki robione, śruby takie dorobione do zawicia tych kabzli, do przymocowania. I już niedługo powstanie nam torba, której nazwy nie pamiętam. Tyle wiem, że z propylenu. Zakupowa. To była torba na zakup. Wszystko musiało być praktyczne. Ona była na zakupy, ale bardzo elegancka. Chociaż z prostego materiału. I powstaje coś takiego. Rogi mamy zrobione. Do tych rogów, jak wcześniej wspominałam, do uszycia robiło się przymiarki z tekturki. Po czekoladkach, się komuś udało dostać. Mamy siateczkę na zakupy. Teraz całą zabawą, którą wykonywały babcie czasami, siedziały sobie gdzieś tam na krzesełkach i wykonywały coś takiego. Strzępiły. Jeszcze chwileczkę. Bałaganik mały powstawał w mieszkaniu, a takich toreb robiło się bardzo dużo, około 500 chyba. Był jakiś czas przeznaczony, nie pamiętam dokładnie ile czasu przeznaczano na szycie, ale im szybciej ktoś uszył, tym szybciej więcej zarobił, prawda? Ale jakiś limit czasowy był, że trzeba się było w tym czasie wyrobić. Wyjmiemy, no i proszę bardzo. Torba bardzo mocna. Mamy w tej chwili tutaj kawałek już takiego materiału, część już uszyłam, więc zwykły prostokątny worek, do którego szyło się sznureczki, wkładano do igielitu. W chwili obecnej ciężko jest znaleźć, powiedzmy, osłonkę z przewodu elektrycznego, bo już nie możemy nic ze środka wyjąć, ale udało mi się znaleźć coś podobnego do tego igielitu, czyli rurka. Trzeba teraz umiejętnie włożyć sznurek do rurki i przymocować do torby. Tworzy to ucho. Później tylko były rozcinane, bo przeciągało się wszystkie te igielity, wkładało się na te sznureczki, tak po kolei, jeden za drugim, aż... I proszę bardzo. I powstała nam torba o nazwie Jaga. Cieniutka. Tak, cieniutka, bardzo sprytna, można było ją zwinąć i schować do torebki. Jako chałupniczka, tak? Jako chałupniczka. I co pani w domu robiła? Sznury. Opuwałam końcówki sznurów do plandek. To były 25-metrowe linki. No i w różnych rozmiarach były oczywiście. I nawet swego czasu jeszcze tam z koleżanką. Tośmy tam koły, w tym pierwszym budynku, bo to jeszcze było bardzo ciężko. Bardzo niepopłatna, że tak. Dwie końcówki trzeba było, takie kwadratowe blaszki, naprzód z arkusza trzeba było pociąć na kwadrat. Tak, duże arkusze, blachy, farby dawali, wszystko. No i to trzeba było tak, to mąż pomagał,
większą blachę. No ja oczywiście okuwałam. To też mój mąż to wszystko zrobił. To się brało sznurek do takiego aparaciku. Tam już ta blaszka była okręcona i młotkiem pobijało się. 5 do 6 razy na ramieniu trzeba było. Taki bunt jeden miał. A w takim buncie było 20 sztuk, 25. No to trzeba było to podnieść na wózek, przywieźć tutaj. Dziecko idzie do maszyny, oni pracowali. A ja po to nie pracowałam nigdzie, żeby im pomóc. Młaczały się te końcówki. Blaszka okuta. Tak. Był taki przyciskacz. A potem dopiero jeszcze malowało się. Wynosiło się na jakieś podwyższenie i tam się końcówki malowały. Była bardzo ciężka praca, ale ze względu na to, że budowaliśmy z mężem dom, jedna pensja, wie pan jak to, niewesoło. I zakładamy pojedyncze beczki, czyli pojedyncze żyły, które później nam będą determinują grubość. Od ilości tego, tak jak mówiłem, zależeć będzie później finalny grubość liny. Tu musimy troszeczkę to zawiązać, żeby nam się to nie rozchodziło, nie rozkręcało. Ale później w zasadzie jak już skręcimy linę, to i tak będzie po prostu się trzymało. Najpierw musimy te pojedyncze linki kręcić tak jakby w sobie, czyli nadać im taki skręt. I później ten skręt w zasadzie można powiedzieć, że sam już później powoduje skręcanie się w jedną całość, czyli w linę. No i to jest o tyle właśnie, to nadaje tej siły, ponieważ przez skręcanie te włókna są bardzo zbliżone do siebie, trą jedno o drugie i dlatego to powoduje, że lina jest mocna. A druga rzecz, że po prostu te pojedyncze żyłki nam się nie rozchodziły, nie rozłaziły, żeby ta lina była zwarta w jednym kawałku. Dobrze, możemy zaczynać. Najpierw skręcamy żyły. No i w tym momencie te żyły są już skręcone częściowo. One już mają takie naprężenie wstępne i teraz one w zasadzie ja tu bardziej wstrzymuję niż cośkolwiek pomagam, żeby one się po prostu nawet za mocno czasami potrafią skręcić. Czyli ten splot, ten skręt początkowy, który tutaj nadaliśmy, ten skręt początkowy pomaga nam i powoduje skręcanie się tutaj już tego, czyli powstawanie tej gotowej liny. Ściągamy. No i ten skręt powoduje to, że ten sznurek, nawet jakbyśmy go chcieli rozkręcić, to on po prostu przez to, że jest skręcony, on utrzymuje ten swój kształt. O, on już jest teraz w luźnej formie, nienaprężony i on się wcale nie rozkręca. Dlatego to jest właśnie ważne, żeby był pierwotnie, żyły pojedyncze były skręcone w sobie. I później to już w zasadzie, można powiedzieć, poniekąd powstaje taki sznur. Była technologia dawna, bardzo dawna i wtedy używano tylko włókien naturalnych. No, to akurat nie jest włókno sizalowe, sznurek sizalowy, czyli włókno, które pochodzi z agawy. No ale na naszych terenach to najczęściej były używane konopie, len, no bo to były włókna, które były dostępne. Nawet pokrzywa się nadaje do tego. Wszystkie rośliny, które są włókniste w swojej budowie włókna, no to, czyli takie niteczki pojedyncze, które po prostu po skręceniu no, tworzą sznurki z sznurków liny. Oczywiście można to też robić jakichś sznurków syntetycznych, sztucznych, bo jeżeli chodzi o technologię splotu, to w zasadzie nie ma większego znaczenia, z czego to jest zrobione.